Jest już milion miniaturek na polskim YouTubie w stylu Więckiewicz to Hans Landa, Maślona to polski Tarantino, Bielenia gołe stopy Tarantino? Nie ma w tym nic złego. Można to nawet uznać za swego rodzaju nobilitację. Chyba, że jest się najmniej imbowym polskim krytykiem. Który wyklawiaturował na Filmwebie. Jest jeden z najbardziej znanych i cenionych krytyków filmowych. Tomasz Raczek. Dzień dobry. Nienawistna ósemka Tarantino w polskiej wersji historycznej. Dla mnie to nie komplement, tylko piętno zapożyczenia i wtórności. Ale w ogóle to sprawnie. Ale dobrze, to tylko jedno zdanie na Filmwebie. Raczej złote lwy mogły uświadomić Raczkowi. Był słaby festiwal. Na tyle słaby, że sądzę, iż w tym roku nie powinno się przyznawać głównej nagrody Złotych Lwów. Okej, Złotego Lwa dostał KOS, ale były tam przecież takie filmy też jak Chłopi. To robiło wrażenie, jakby to był jakiś filtr nałożony na film, a nie prawdziwe malarstwo. No bardzo to ugodziło ekipę filmu Chłopi i zaczęły się do mnie maile i delegacje, bo i... Film na pewno między innymi czerpie inspirację z Tarantino, natomiast odwołuje się również do wielu innych dzieł i buduje swoją własną tożsamość, a udaje mu się to przez głębokie zrozumienie, dlaczego sceny u Tarantino w ogóle działają. I widać to w solidnych fundamentach scenaropisarskich dzięki talentowi, pracy i pomysłowości. To nie jest efekt talentu, pracy, pomysłowości, inwencji naszych artystów, tylko jest to efekt podglądania, kopiowania, pożyczania, łatania, jednym słowem robienia patchworku. Nie wierzę, że muszę to mówić, ale KOS to o wiele więcej niż kopia Tarantino. Zdania wygłaszane przez Tomasza Raczka wydają się duże i poważne, ale gdy zajrzy się tylko pod spód, to łatwo można zauważyć, że Raczek nie wchodzi w dyskusję z filmem w ogóle. Nic, z czym można by argumentować. Zero o postaciach i łukach fabularnych, osi akcji, ludycznym zwrocie w narracji filmowej, albo chociaż o konstrukcji filmu. Mocno skopiowaną konstrukcję filmową z filmu Quentina Tarantino Nienawistna ósemka. Ja bardzo lubię ten film, ale nie podoba mi się, jeżeli jest cała konstrukcja filmu, cały pomysł Nienawistnej ósemki przeniesiony in extenso do filmu KOS. Okej, co to znaczy? Rozumiem, że chodzi o strukturę scenariusza. Jest to dosyć poważny zarzut, który sugeruje, że nie widział pewnie Nienawistnej ósemki od premiery, ale liczy, że nikt z jego widzów również? Do konstrukcji jeszcze wrócimy, ale dlaczego mnie w ogóle obchodzi, co Tomasz Raczek mówi o KOSie? Tomasz Raczek, który jest krytykiem filmowym, bo już tyle lat jest krytykiem filmowym. Więc mam takie wrażenie, że w ogóle cały świat czyta, słucha to, co ja mam do napisania. Ma wciąż duży wpływ na to, co ludzie sądzą o filmach i na to, czy pójdą do kina. Odbiorca Raczka, który nie jest jakimś turbokinomaniakiem, może naprawdę uwierzyć, że ten film jest zerżnięty i przez to potraktować go gorzej. A Polska zasługuje, żeby powstawało takiego kina historycznego więcej. Dlatego wejdę w polemikę z Tomaszem Raczkiem i pokażę też, dlaczego ten film działa tak dobrze, nawet gdy zdejmie się z niego tą tarantinowską farbę. Bo KOS robi kilka ważnych rzeczy lepiej niż większość kina historycznego i biograficznego. W Polsce to wygląda tak, że siedzi dwóch gości w okopie i mówi: no, dosyć mam tej wojny, jak ona mnie upokazał i noga mnie boli, bo szrapnel mnie tu wleciał. Masz moją fajkę, popal. No, a ja już żony nie widziałem 3 lata, o Jezu. A film amerykański jest taki. Film przetwarza gatunki i można go śmiało nazwać westernem, czy raczej easternem. Nie jest to pierwsza produkcja wschodu, która posługuje się ikonografią westernu. Nie jest to nawet pierwsza polska produkcja. W ostatnim czasie znajdujemy nowe ciekawe narracje i sposoby przetworzenia i opowiedzenia o naszej historii przez kino gatunkowe, dostosowując ją do współczesnych czasów, bo filmy historyczne stały się zbyt napuszone. Film historyczny stał się na tyle wyniosły, że nawet Maślona nie lubi tego określenia. Trochę zawsze nasuwa skojarzenie na jakiś właśnie film w cudzysłowie historyczny albo właśnie dużą literą historyczny, który ma opowiadać o jakimś bohaterze, o jakimś tam zdarzeniu z historii. Kino polskie możemy podzielić na rozrywkowe, artystyczne i historyczne, które jest czymś pomiędzy, bo należy do większego gatunku pod nazwą Szkoły pójdą, do którego należy również podgatunek o nazwie adaptacji lektur szkolnych. Natomiast nikt nigdy nie powiedział, że kino historyczne nie może być rozrywkowe. Dosłownie pewnie większa część listy ulubionych filmów twojego starego to rozrywkowe kino historyczne. Bo opowiadając jakieś postaci nie trzeba zrobić ekranizacji Wikipedii. Ma podchodząc do filmu historycznego, to znaczy zwykle z jakimś rodzajem takiego
nie wiem, oddawania jakiegoś hołdu komuś albo przypomnienia widzom, jak to naprawdę było, żeby oni się czegoś dowiedzieli z historii. Znaczy to nie są powody do tego, żeby robić film. Jest film, który nie opowiada o insurekcji kościuszkowskiej. Nie, nie, nie. I w ogóle nie tłumaczy tak naprawdę, o co chodziło w tej insurekcji kościuszkowskiej i co się z nią stało i jaki był jej wynik. I... No nie. Bo na przykład chcesz opowiedzieć o Monte Cassino, nie? To jest jakby... No, ale co to znaczy? W sensie tak naprawdę to musi być jakaś opowieść, nie? Jaki no tak, bohater, właśnie, jakaś historia. Właśnie o to pytam, bo Kościuszko też był takim evergreenem przecież od lat, nie? Że tak jakby hurdur, nie mam... No, trzeba mieć po prostu jakąś jakiegoś bohatera, jakąś opowieść, a najlepiej w ogóle jakąś taką fantazję, żeby zrobić coś po prostu, co cię podnieca, nie? W filmie musi być konflikt, musi być dramat, ironia, subtelność, które można przedstawić w ciągu nawet jednego dnia. Można z łatwością opowiedzieć o jakiejś postaci przez pryzmat jednego wydarzenia lub jednego okresu i to nawet lepiej niż streszczając w formie filmu całe życie. Samo wybranie okresu sprzed insurekcji kościuszkowskiej i czynienie z Kościuszki jednego z głównych dwóch bohaterów jest bardzo odważne samo w sobie, ponieważ oddając dużą część narracji zwykłemu chłopu, możemy bardziej poznać panującą rzeczywistość. Poprzez gatunki i konwencje można powiedzieć de facto o wszystkim. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest to, w jaki sposób opowiedziała Japonia o traumie bomby atomowej przez Monster Movie. W polskim kinie jest ostatnio tego więcej, 1670 chłopi, i do tej pory tego często nie wykorzystywaliśmy. Ale o czym w ogóle jest KOS i jak to się ma do nienawistnej ósemki? KOS to historia Kościuszki, który po powrocie ze Stanów chce przeprowadzić powstanie przeciwko Rosji. Razem ze swoim przyjacielem, czarnoskórym byłym niewolnikiem, przemierza Dziki Wschód i namawia właścicieli niewolników, znaczy szlachtę, żeby poszli na powstanie ze swoimi niewolnikami, znaczy chłopami. W tle galopują antagoniści, czyli Rosjanie, którzy wystawiają za Kościuszką list gończy, a pewien chłop, który jest bękartem szlachcica, walczy o testament ojca, żeby dokonać emancypacji i awansu stanu społecznego. Wyemancypowany już czarnoskóry były niewolnik pokazuje mu jak żyć, a wszystkie wątki na końcu się splotą w mocnym, burzowym trzecim akcie. Taki film jak Tarantino. Dla mnie to jest myślenie prowincjonalne. Aż cóż to za sukces zrobić coś jak ktoś. Sukces to jest wymyślić samemu coś. Cała konstrukcja filmu, cały pomysł nienawistnej ósemki przeniesiony in extenso do filmu KOS. Szczytem naszych marzeń i możliwości jest zrobić dobrą kopię? Mocne zarzuty, szczególnie zważając na to, że pan Tomasz Raczek widział pewnie ostatni raz nienawistną ósemkę gdzieś w okolicach premiery i po prostu mu się tak skojarzyło, że przecież tu przez jakiś czas jest zamknięta przestrzeń i tam była zamknięta przestrzeń, jest to w konwencji westernu, było napięcie między ludźmi i do tego... Nie, to właściwie tyle. Jeśli nie mówi się o inspiracji, tylko używa się słów cała konstrukcja filmu, cały pomysł, to powinno się mieć pewność w tym, że można je poprzeć. Dla niekorzyść argumentu pana Raczka, ja powtórzyłem sobie nienawistną ósemkę i film Tarantino ma niestety bardzo wyraźną i widoczną konstrukcję. Nienawistna ósemka podzielona jest na 6 części nazywanych rozdziałami, które są oznaczone w filmie. Pierwsze dwa rozdziały, które są bardzo krótkie i stanowią mniej więcej 20% filmu, dzieją się podczas podróży powozem, który zatrzyma się w zajeździe, a pozostałe 80% rozgrywa się w zajeździe. Trzy rozdziały to ekspozycja. W pierwszym poznajmy bohatera Kurta Russella i bohaterkę Jennifer Jason Leigh i Samuela Jacksona, który dołącza do ich podróży. W drugim poznajemy szeryfa granego przez Waltona Gogginsa, który również wsiada do powozu. Rozdział trzeci to zajazd mini. Bohaterowie zatrzymują się w gospodzie, poznajemy resztę postaci i zarysowane są między nimi konflikty światopoglądowe. Rozdział kończy się kulminacją jednego ze sporów. I okej. Jeśli do tej pory można byłoby jeszcze jakoś na siłę naciągać te rozdziały, umieścić w innych miejscach, trochę skurczyć, to jeszcze może ta teoria by się jakoś trzymała. Mimo, że KOS nie jest podzielony na rozdziały, a wszyscy główni bohaterowie konfliktu zasiadają w jednym budynku dopiero w trzecim akcie. Ale dałoby się to jeszcze jakoś wybronić, gdyby nie to, że... A potem jeszcze które nie mają z KOS-em już absolutnie nic wspólnego. Rozdział czwarty rozpoczyna się od głosu Zofu, samego Tarantino, który łamie czwartą ścianę i opowiada nam wprost o postaciach jako o postaciach. 15 minut has passed since we last left our characters. Joe Gage volunteered to take Smithers' dead body outside. Let's go back a bit. Yo, boy. Black dude, fingers in his mouth. Seconds before that, something equally as important happened, but not everybody saw it.
Somebody poisoned the coffee, and the only one to see him do it was Domrigo. That's why this chapter is called. Jest narratorem, który zdaje sobie sprawę z istnienia opowieści i cofa nas w czasie o 15 minut, pokazując nam scenę, którą już widzieliśmy w innym kontekście. Żaden z tych elementów nie występuje w kosie. Ani łamanie czwartej ściany, ani zmiana perspektywy, ani cofanie narracji w czasie. Ale to nie wszystko, bo w tym momencie dowiadujemy się, że ktoś otruł kawę i umierają dwie osoby. Tym samym zmieniając konwencję filmu w whodunit, czyli gatunek literacki filmowy, który polega na rozwiązaniu zagadki, kto zabił, kto był mordercą. Najbardziej znane przykłady to książki Agaty Christie, tak jak Morderstwo w Orient Expressie. Nie ma w strukturze kosa ani łamania czwartej ściany, ani głosu Zofu, ani konwencji whodunit. Ale idźmy dalej, bo po tej wolcie, gdy rozwiązuje się sprawa, mamy kolejny rozdział, który jeszcze bardziej odbiega od struktury narracyjnej kosa. Rozdział 5 dzieje się przed wszystkimi rozdziałami do tej pory. Jak to często u Tarantino bywa, mamy zaburzoną chronologię. Poznajemy w ten sposób backstory całej sprawy. Czyli de facto z konstrukcją Nienawistnej Ósemki ten film ma niewiele wspólnego. Ale okej, czy zamknięta lokacja i wszyscy bohaterowie razem ze swoimi konfliktami w kosie w akcie trzecim byli zainspirowani Nienawistną Ósemką? Między innymi na pewno tak, ale żeby powiedzieć, że cały film jest kopią Nienawistnej Ósemki i brak tu jakiejkolwiek oryginalności czy inwencji twórczej, to gruba przesada, szczególnie gdzie kieruje się taki zarzut odnosząc się do twórczości Tarantino. Przecież tak, Tarantino znany jest z tego, że nigdy nie ulega żadnej inspiracji i nawet nie ogląda żadnych innych filmów. Sam wszystko sam wymyśla. And so the thing about it is, when I'd watch a Virginian or a Bonanza or a High Chaparral or whatever the deal is, I in particularly focus on the episodes that have like really cool guest stars. Yes. On those. In almost all these cases, there's always a stranger that comes into the situation, dark, complicated past. Is revealed about the character. You're right. And you don't know if it's true or not. It's a thing that kind of hangs over the character's head. The idea, though, was the idea, okay, let me do a movie that stars nothing but those guys. No ale przecież Tomasz Raczek raczej wie, że Tarantino tworzy kino postmodernistyczne, które kradnie koncertowo. Czyli żeby był poszywany z kawałków podpatrzonych gdzie indziej, podejrzanych, skopiowanych, zerżniętych. To nie na tym polega robienie sztuki. Dosłownie cała kariera Tarantino skupia się na kopiowaniu i przetwarzaniu innych filmów. Tarantino buduje na tym swój własny język, daje, jak zauważa Raczek, swoje piętno, no ale Tarantino pożycza od starszych filmów, które widziało 10 filmoznawców, także nie na tym polega robienie sztuki. Zbuduje swój własny stempel na stylu, który jest inspirowany m.in. Tarantino, tworząc swój własny język wizualny, własną strukturę z dwoma protagonistami, przetwarzając język i opowiadając o bohaterze. Ale nie tylko czerpiąc z Tarantino. Ja zobaczyłem tą pierwszą scenę, gdzie się pojawiają, trochę jak w westernie, trochę właśnie jak w Braterstwie Wilków. Ten film ma coś w sobie też takiego trochę kina przygodowego. Mi się w ogóle teraz, wiesz, ja mam coś takiego... Mama, nie, to czy ja powiedziałem, wróciłem się tutaj do koleżanki, która nagrywa rozmowę. Mówię, to jest jak Dungeons and Dragons, nie, w zasadzie, nie ta partia filmu. Że ten film ma wiele różnych kolorów. Taki dominujący jego kolor, mam wrażenie, że był bardziej jeszcze w duchu takiego kina przygodowego, trochę płaszcza i szpady. Fajnie wybrzmiałeś, jeśli chodzi o końcówkę, no nie wiem, no ja tam widziałem Batmana, którego nie zasługujemy jednak, nie? Potem dla mnie film się składał trochę z takich tych, ale to, co było najciekawsze, to było to, jak jednak ludzie z krwi i kości zaczęli się wyłaniać z tych figur i z tych bohaterów. I nagle się okazało, że jest dodatkowa warstwa, że chodzi im o coś więcej, nie? Że mają jakąś dodatkową motywację, czy ukrytą, czy jawną. I to było dla mnie super w tym tekście, nie? Piętno prowincjonalizmu. Szczerze, to zauważenie w tym filmie tylko Tarantino jest trochę płytkie, ale nawet zakładając, że te wszystkie inne inspiracje się nie liczą i to wszystko jest pożyczone od Tarantino, to można tu odnaleźć więcej skojarzeń niż zajazd Nienawistnej Ósemki. Choćby role Więckiewicza z Hansem Landą z Bękartu Wojny, a relacje Kościuszki z Uwolnionym Niewolnikiem do tej z Django. Rozumiem, że to pod Stany Zjednoczone film był realizowany. Mamy nawet czarnoskórego adiutanta Tadeusza Kościuszki, którego sobie on z Ameryki przywiózł. No tak, bo jak jest czarny, to pod Stany musiał być robiony. Wcale nie miał określonego celu fabularnego. Wcale nie był świetnym narzędziem scenariopisarskim, przez które mogliśmy wyjaśnić funkcjonowanie świata. Wcale też nie podkreślał charakteru Kościuszki i jego przeszłości, w tym jak płynnie mówi po angielsku i wspomina razem swoje czasy ze swoim towarzyszem. Nie był też sytuacją
sytuacją paralelną dla chłopów, ponieważ wbrew pozorom chłopi nam się aż tak bardzo nie kojarzą z niewolnictwem, jak to przedstawione w amerykańskiej popkulturze, więc to nie tylko podkreśla na rynku światowym, jak mniej więcej wyglądała sytuacja niewolnictwa, ale również nam, widzom polskim, nadaje dodatkowego kontekstu. I nie był też wcale oparty na prawdziwych adiunktach kościelnych. Jednocześnie osoby, które będą oglądać ten film i pomyślą, że na przykład ten czarny asystent Kościuszki to jest też ta fantazja, to akurat to jest prawda, bo Kościuszko miał takiego tak, adiutanta, no. Adiutanta, tak. Tak, i ten Jean-Pierre, którego widzimy w filmie, który nosił pseudonim Domingo, on rzeczywiście on przyjechał z Kościuszką do Polski, brał z nim udział razem w insurekcji, trafił razem z nim do niewoli w Sankt Petersburgu. I potem po uwolnieniu ich już oni razem wyruszyli do Szwecji i chyba w Szwecji ich drogi się rozeszły. Hans Landa, Django, Nienawistna ósemka, Nędzne psy to są odniesienia popkulturowe, które ubogacają film i budują dodatkowe konteksty. To są własne pogłębione postacie ze swoimi charakterami i swoimi rolami. Czarnoskóry to nie Django, Rusek to nie Landa, a Hałta Pułkownikowej to nie Zajazd u Mini. Najlepiej to ujął Janek Brzozowski w recenzji na film.org. Zieliński to bodajże pierwszy polski scenarzysta, który w umiejętny, bezpretensjonalny sposób nawiązał w swoim tekście do twórczości Quentina Tarantino. Paru już próbowało. Mariusz Kuczewski w Nieco dłużej nie kradnie, Jan Belc we Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Obaj polegli, potykając się o pięty amerykańskiego idola. Zieliński podszedł do sprawy inaczej, dużo bardziej twórczo i oryginalnie, z lekkością weterana bez kompleksów i uniżonej czołobitności. Jego historia broni się sama, intertekstualne odniesienia do Django i Nienawistnej ósemki są jedynie wartością dodaną, którą Zieliński wprowadził do scenariusza w sposób organiczny, naginając konwencję westernu do realiów XVIII-wiecznej Polski. Taki film jak Tarantino. Dla mnie to jest myślenie prowincjonalne. Reżysersko i produkcyjnie to jest cały czas jakiś taki takie piętno prowincjonalizmu. Najlepsze jest to, że Tomasz Raczek nie dostrzega wydźwięku i trendu w ostatnich filmach, które mu się tak podobały. Prowincjonalność brzmi niezwykle śmiesznie w kontekście ludycznego zwrotu tego filmu. Jak na teatrologa dziwne jest to, że pan Tomasz zachowuje się jak krytyk, który przeniósł się tu w czasie z czasów modernizmu i nigdy nie słyszał nawet o postmodernizmie. Postmodernizm m.in. oznacza negację elitarnego modernizmu. Nie każdy film powinien być wymyślaniem koła na nowo. Po to są gatunki i nawiązania popkulturowe, żeby można było w tą godzinę 30 dosadniej i lepiej przekazać pewne konwencje. Pan Tomasz najwidoczniej nigdy nie poznał postmodernizmu, bo nie rozumie, na czym zbudowany jest Tarantino czy film Maślony, ale przede wszystkim nie rozumie negacji elitarnego modernizmu, nazywając inspirację innym dziełem prowincjonalnością. Dlaczego podobieństwo do innego dzieła sprawia, że jest gorsze? Pytam serio, jak obiektywnie sprawia to, że film jest gorszy? Co jest złego w inspiracji, kodach gatunkowych, zapożyczeniach i tropach? W jaki sposób krzywdzi to film i może obniżać jego cenę? Jeśli jest wewnętrznie spójny i się broni, to co w tym złego? Czy samo bycie nowym dla nowym jest wartością? Z chęcią przeczytam wasze opinie na ten temat w komentarzach. Sukces to jest wymyślić samemu coś. To jest stworzyć tak, żeby Tarantino nas chciał skopiować. Może przestajmy traktować przetwarzanie dzieł sztuki przez Polaków od gorszego niż to przetwarzane przez Amerykanów, bo jest... To jest myślenie prowincjonalne. Ale skupmy się na tym, dlaczego ten film w ogóle tak dobrze działa i to nawet bez tarantinowskiej farby. Maślona systematycznie umieszcza kolejne bomby pod stołem, tak jak pan Hitchcock przykazał, a my w napięciu czekamy, aż wybuchną. And tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. But the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information that in 5 minutes time that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital. Oczywiście bomby nie muszą być dosłownie bombami. Bombą może być wszystko. Powiedz konserwatywnej babci, że jesteś weganką, to będzie dopiero bomba przy stole. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Babcia jest po trzech zawałach, ma słabe serce i turbo konserwatywne poglądy jedzeniowe. Całe życie przepracowała w wędzarni. To jej hobby, pasja i obowiązek. No z pokolenia po prostu na pokolenie wędzarze. I wnuczka przychodzi na rodzinny obiad do babci. Nikt nigdy babci nie mówił, że wnuczka jest weganką. Babcia kładzie mięso na stole i emocje tej rodziny, gdy obserwujemy, co zrobi córka, to właśnie hitchcockowski suspens. I taki suspens tworzy tu Maślona. Może nie dokładnie taki, ale blisko. Nie musi to być nawet stół, ale u Maślony to jest stół i tak samo często było u przywoławanego tutaj Tarantino.
Dwa przykłady możemy znaleźć nawet w Bękartach wojny. Scena pierwsza, gdzie Hans Landa przesłuchuje Francuza, a pod stołem są Żydzi. Druga scena, gdzie agent amerykański udaje nazistę przy innych nazistach i cały czas grozi mu zdemaskowanie. Ale żadne napięcie by tak nie zadziałało, gdyby nie były dobrze przygotowane setupy. We found out this really simple rule that maybe you guys have all heard before, but it took us a long time to learn it. But we can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words "and then" belong between those beats, you're f***ed, basically. You got something pretty boring. What should happen between every beat that you've written down is either the word "therefore" or "but". And there's so many scripts we read from new writers and things that we see. God, I see movies. You see movies that you're just watching. It's like, this happened, and then this happens, and then this happens. That's when you're in a movie, just going, what the f*** am I watching this movie for? And just like... Jest to strasznie prosty koncept i można go zrozumieć nawet na chłopski rozum, ale wiele polskich filmów, których nie będę wymieniał z imienia, tego nie robi. Jeśli zobaczycie w filmie jakąś strzelbę, to jest to strzelba Czechowa. I mówię tu nawet o dosłownej strzelbie. Nie ma w tym filmie tłuszczu, historia jest opowiedziana ekonomicznie. Rzadkość w polskim kinie historycznym. Jeśli jest jakieś zbliżenie, jakiś dialog, to ma to znaczenie. W skrócie, narracja jest tu bardzo dobrze przeprowadzona. Są setupy, build-upy i payoffy. Jest dobrze zbudowany suspens, wszystko jest opowiedziane ekonomicznie i bez filmowego tłuszczu. I na tych podstawach można budować resztę. Ale co z tarantinowskimi dialogami? Działają tak dobrze, bo są w nich randomowe anegdoty i przekleństwa? Nie, bo jest często wysoka stawka przez setupy i payoffy. Przed wejściem w scenę wiemy, co może stracić i zyskać każda z postaci. Napięcie buduje u nas klarowność sytuacji, w jakiej znajduje się postać. U Hansa Landy wiemy, że pod stołem są Żydzi. Śledzimy całą konwersację w napięciu, bo wiemy, że jeśli rozmowa się źle potoczy, Hans będzie coś podejrzewał, to zginą ludzie pod stołem. Podobnie stawka zarysowana jest w kosie. Wiemy, że jeśli Rosjanin odkryje, że siedzi przed nim Kościuszko, to rozpęta się piekło i wszyscy zginą. Wiemy, że na broni Kościuszki są jego inicjały i jeśli Rosjanin wygra tą broń w pokera, to pozna jego tożsamość. Dlatego zwykła gra w pokera, gdy zakładają się o broń, podbija tak bardzo stawkę w tej scenie i tak uważnie ją śledzimy. A osiągnięte jest to też przez dobrze przeprowadzoną strukturę, bo struktura jest nie tylko w całym filmie, ale również w każdej scenie i w każdym dialogu. I scenarzysta Kos to bardzo dobrze rozumie. Akt pierwszy. Przedstawiamy stawkę, co jest na szali. Akt drugi, w którym przeciągamy szalę na obie strony i sprawdzamy, kto ją przeciągnie na swoją stronę bardziej. I akt trzeci, w którym jest kulminacja i finał całego oczekiwania. Wybucha bomba albo zostaje rozbrojona. Gdy te podstawy są bardzo dobrze zbudowane, w tym momencie można umieścić anegdotę, ale anegdota też czemuś służy. Przedstawia nam postać w innym świetle, w podtekście zarysowuje temat filmu albo komplikuje sytuację czy wprowadza humor, który również może podbijać strach przez chwilowe rozbudowanie napięcia. To wszystko jest po coś, dodaje głębi i scenarzysta oraz Maślona rozumieją to, umiejętnie używają tych rzeczy, a nie po prostu kopiują z Tarantino. Na chwilę oddalimy się od scenariusza, ale Klan Sobocińskich to jest jakiś ewenement. Nienawidzę nepotyzmu, ale portfolio dziadka, syna i wnuczka, to jest jakaś masakra. Tak działają zdjęcia, a szczególnie color grading, no jest to niesamowite. Obniżona saturacja daje wrażenie cały czas takiego przedburzowego nieba. Cały czas odbiorcy wydaje się, że powinno lunąć i zbiera się na deszcz. I to też jest kolejny wizualny setup, bo na końcu lunie deszcz i będzie burza, na zewnątrz i w środku w konfliktach między bohaterami. Maślona i Sobociński tworzą swój własny wizualny styl i też różni się od stylu Tarantino, który kręci wszystko raczej na obiektywach anamorficznych z bardzo szerokim kadrowaniem. To był słaby festiwal. Na tyle słaby, że sądzę, iż w tym roku nie powinno się przyznawać głównej nagrody Złotych Lwów. Takie demonstracje właśnie w postaci nieprzyznawania nagród działają mobilizująco na środowisko filmowe i w ogóle działają tak otrzeźwiająco, że trzeba się rozejrzeć i sprawdzić, co jest nie tak. A jest bardzo wiele rzeczy nie tak. Bo nawet te filmy, które uważane są, no choćby przez publiczność festiwalową za takie ciekawsze i lepsze, to są to filmy najczęściej wtórne, a czasem wręcz po prostu kopiujące czyjeś rozwiązania. Ale generalnie no też od 50 tysięcy lat tego szukamy w kinie i nie ma tego w polskim kinie. I po prostu ciekawi mnie twoja opinia, jak myślisz, dlaczego? Przez takie podejście. Modernistyczny elitaryzm przedstawiany przez Raczka jest jednym z głównych powodów, dlaczego w Polsce nie rozwinęło się kino gatunkowe. To nie filmowcy w Gdyni są problemem, tylko takie toksyczne opinie dla twórców, którzy próbują czegoś nowego. Film jest westernem, czyli gatunkiem, który Tarantino darzy miłością. Ma dobrze zbudowane napięcie, dobrze napisane dialogi i jest zabawny.
ale ma też swoją własną tożsamość i własne postacie. Więckiewicz to nie Landa, Kościuszko to nie Schulz, a sceny w mieszkaniu to nie nienawistna ósemka. Czy film wykorzystuje motywy, które moglibyśmy zaobserwować u Tarantino? Tak, ale wykorzystuje je w swój własny sposób i nie jest wtórny. Widać skąd czerpie inspiracje, ale ma też swój własny styl, szczególnie wizualny, a inspiracje działają jako intertekstualne odniesienie. A film amerykański jest taki. Siedzi tych dwóch samych gości w okopie i mówią tak, a pamiętasz, jak byliśmy na Coca-Coli tam w Kentucky, no, ale był jajca. Tylko, że tam w tle za 20 helikopterów. Napal. Wszyscy strzelają i to jest groza wojny, a nie to, że my to będziemy mówić, no czuję się wyobcowany przez Niemców. O takie filmy Braciak walczył. Nikt nie czuje się walienowany, jest za to dobra zabawa, solidna rozrywka i do tego możesz poznać historię. A Tarantino? On na omarzu do innych twórców zbudował swoją karierę, więc przetwarzanie jego filmów jest prawdopodobnie największym komplementem, jaki mógł mu się przytrafić. Niech kos szybuje dalej. I czy to jest kwestia problemu... Dlaczego tego nie problemu ma? Problemu publiczności? Czy to jest kwestia jakiegoś modernistycznego postrzegania nie. filmu, że to jest poniżej naszej godności? Czy tak jakby... Nie, to na pewno nie jest problem. Bo nie umiemy też szanować gatunków w Polsce, więc... Tak jakby... Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my...